Przechodzimy do grupy RWD, czyli samochody napędzane na tylną oś. Miejsce trzecie w grupie RWD. Krzysztof Stragiewski, Karolina Stragiewska, BMW 318 jest. Miejsce drugie w grupie RWD. Robert Kwaśniak, Adam Reszuta, BMW 318. Jest. I zwycięzcy grupy Igor Bartok, Tomasz Przyłkowski, BMW 318. Jest. Teraz przechodzimy do klasyfikacji generalnej, czyli najlepsze załogi, które uzyskały najlepszy wynik ze wszystkich. Miejsce trzecie w klasyfikacji generalnej. Maciej Pieńkowski, Jacek Borowicz, Mazda 323. Zapraszamy. Miejsce drugie zajęła załoga jadąca z numerem 79, Marcin Bronher, Bartosz Trojnar, Subaru Legacy. Zapraszamy. I zapraszamy najlepszą załogę spośród 54, które się dzisiaj stawiły na starcie. Patrycjusz Kruślak, Maciej Dziadecki, Subaru Legacy. Gorące brawa. Ten pan taki smutny, nawet patrzy na karteczki, bo ten pan to budował karteczki, dla tego pana. Ale to nie o tyle, tak? A jeszcze mamy nagrodę. Czy jest przedstawiciel, jest ktoś ze Zmiagłary? Bardzo proszę. I zaś się dzieckiem, tak? Chodźmy, prosimy bardzo. No i kto, komu to przyznajemy? Najbardziej energetyczną załogą uznaną przez firmę Jaguara, producenta energetycznych napojów Jaguara, jest to załoga Adam Cegielski i Marcin Garbacz. Serdecznie zapraszamy. Możemy zwiedzić jeszcze do godziny 18 wystawę, spokojnie obejrzeć wszystkie auta. Na później was zapraszam, wiecie gdzie, na Ordona. Będą dwa przejazdy. Ci, co startowali w rajdzie, czyli kierowcy jadą gratis po mój puchar. I dodatkowo jeszcze mogą startować, którzy mają chęć. No, mam żyłkę sportowca, chcą zgłoszenie wypełnić, biorą na siebie odpowiedzialność, tak jak wy bierzecie 50 zł płacą i też mogą startować ten super próby. Nie jest to obowiązkowo, że masz odpowiadać, jest obowiązkowo, chyba nie. Ale jest to już taka tradycja, którą robimy chyba 6 rok, że zawsze po targach, żeśmy tutaj teraz traktowane są targi. W innej oprawie, w innej może bardziej przyszłościowo, bardziej dobrze, bo bardziej są dostępne dla nas, nie tylko na pokaz, ale można wyżej podejść do samochodów, obejrzeć, dotknąć.
tematycznie są zainteresowane artem miejskim, to ma, może sobie wybrać w jednym miejscu, to z suwem, to sportowym też. Ktoś musi sobie autem to samo. Kto chce zobaczyć rajdówki automobilowe centrum, też ma w jednym miejscu zlokalizowane. Ja chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować naprawdę panie dyrektorze, jak pan tu jeszcze jest. Szczególnie za to, że była możliwość, ponieważ klub dziesięciolecie będzie miał w przyszłym roku. Zaczęliśmy niedawno. Nie mamy dużych funduszy, żeby tam zawodników wspierać, a to, co naprawdę się pokazali, się, jest to bardzo fajne dla nich. Może łatwiej znajdą sponsorów. Chyba się postarali o stawiennictwo tych samochodów. Brawo dla nich, nawet co tu szereg naszych wystawiło te auta. Brawo koledzy dla nich, przewodniczący. A jeszcze raz dziękuję zarządowi i w ogóle wystawcom, że były udostępnione. Dziękuję bardzo. Yeah.